Tradycja to tradycja, trzeba jej przestrzegać. Skoro jarmark franciszkański przez tyle lat był w Opolu, no to trzeba sprawić, żeby był ponownie. Chociaż rzeczywiście okoliczności w ostatnim czasie nie sprzyjały tego typu wydarzeniom. Konsekwentnie wszystko odwoływaliśmy, ale jest szczytny cel. Jarmark franciszkański, zyski dla powodzian, które z tego wydarzenia będą. Myślę, że ważny cel uzasadnia odbycie tego jarmarku. No i to, że powoli też będziemy wracać do normalności, bo miasto okazało się dzielne, jego mieszkańcy również, przetrwaliśmy powódź, a teraz pomożemy tym, którzy troszeczkę mieli więcej kłopotów z tą powodzią, bawiąc się wspólnie, rodzinnie, spędzając czas i korzystając z pięknej tradycji, jaka w Opolu od lat jest. Franciszkanie zapraszają co roku we wrześniu na jarmark franciszkański. On był pomyślany pierwotnie w 2000 roku na czas przed uroczystością świętego Franciszka. A tego roku, z powodów znanych nam, będzie 5-6 października, a więc po uroczystości świętego Franciszka, więc tutaj się wpisujemy w nasz termin uroczystości świętego Franciszka. Zwykle jarmark, który gromadził tutaj ogromną ilość rzeszy Opolan i z okolicy, by ratować kościół franciszkanów. Tutaj dużo żeśmy zrobili w tym czasie, ale teraz widzimy, jaka wielka sytuacja w potrzeby jest na Śląsku Górnym, Śląsku, tutaj Opolszczyźnie głównie oraz Dolnym Śląsku. Myślimy też i o sakralnych budowlach, które zostały zalane, myślimy w Kłodzku, ale każdy człowiek, który został dotknięty tym nieszczęściem, potrzebuje z naszej strony pomocy. Franciszkanie, powodzianom tego roku w ten sposób chcemy uczcić świętego Franciszka i także zaspokoić w minimalnym stopniu chociaż te potrzeby. A jak możemy to zrobić? Jak zejdziemy się tutaj, Opolanie, na jarmark franciszkański, powodzianom. Tak jak powiedział ojciec Sebastian, mówiąc o pomocy powodzianom, to także dochód, który co roku na przykład ze sprzedaży krówek, ze sprzedaży smalcu, lemoniady, kawy Francesco, kiedy był przeznaczony ten dochód na potrzeby klasztoru, to w tym roku oczywiście zbieramy to i będziemy przekazywać ofiarom powodzi. Więc serdecznie zapraszamy, żeby nawet w taki skromny, mały sposób włączyć się w taką formę pomocy. Ojcowie franciszkanie zadbają o ten wymiar duchowy też, będzie msza święta poświęcona właśnie tematom związanym z powodzią. Natomiast jeżeli chodzi o to, co możemy już powiedzieć, co będzie się działo na tym zmienionym terminie jarmarku, będziemy oczywiście starali się dobrać tak repertuar artystyczny, który będzie konweniował, będzie współgrał z tym, co możemy po prostu, co czujemy my w duszy na ten moment, czyli będzie nieco zmieniony od koncepcji pierwszej założonej. Kogo zobaczymy na scenach, bo to przecież są i lokalne występy, i gwiazdy, jak pani mówi. Między innymi pojawi się nasz opolski cudowny kwartet Angelus. Planujemy też występy tutaj zespołów wokalnych, oczywiście z przesłaniem odpowiednim. Natomiast zaprosiliśmy Los Compañeros, zespół peruwiański, który pojawi się, ale w innej odsłonie troszeczkę repertuarowej. Tak jak planowaliśmy, również zapraszamy całe rodziny na warsztaty, które będą prowadzili animatorzy z naszej placówki, a więc zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła. Pojawią się szczudlarze, którzy będą po prostu animować działania tutaj w irydarzu klasztoru ojców franciszkanów. Przypomnijmy, na jakim terenie będzie odbywał się cały jarmark, bo to jednak cały weekend, no i też ta zmiana organizacyjna zawsze następuje w mieście. 5-6 października, jak co roku, scena główna przy kościele, przy furcie właściwie, tutaj ojców franciszkanów, więc tak jak co roku, pewnie w piątek już będziemy zagospodarowywać ten teren na potrzeby po prostu ustawienia sceny. Oczywiście kramy, 80 kramów, wystawcy, który właśnie bardzo ważny element, też chcemy uszanować to, że my, kupcy właściwie z całego kraju, nawet z zagranicy, co roku nastawiają się, przyjeżdżają do nas do Opola i w tym roku już byli przygotowani, że będą, więc też ukłon w ich stronę, że staramy się zorganizować, oni też będą wspierać swoją pracą, swoim dochodem właśnie powodzian. Dlatego zapraszam mieszkańców Opola i Opolskiego do przyjechania do Opola całymi rodzinami. Jarmark franciszkański nie we wrześniu, ale w październiku. Będzie dobra zabawa.